Aktywne metodologie nauczania są tworzone przy pomocy serii strategii nauczania i uczenia się przy zastosowaniu specyficznych cech innych metodologii. Uczeń jest protagonistą ewolucji w nauce i nauczaniu, a nauczyciel odgrywa rolę przewodnika w całym procesie. Wcześniejsza wiedza studentów jest brana pod uwagę jako sposób generowania nowych istotnych informacji, personalizacji nauczania. Ponadto uczenie się koncentruje się na rozwijaniu umiejętności nauki z perspektywy współpracy i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Jedną z tych metod jest uczenie się oparte na problemach lub w skrócie PBL, Problem-Based Learning. Zobaczmy, czym ona jest i jak ją stosować. Problem-Based Learning to strategia nauczania i uczenia się, w której nauczyciel przedstawia problem grupie studentów do analizy i rozwiązania w celu osiągnięcia określonych celów edukacyjnych. Umożliwia to studentom zdobywanie wiedzy w danym obszarze, rozwija także kompetencje, postawy i wartości. PBL pozwala uczniom zdobywać i przyswajać przydatną wiedzę. Problemy rozwiązuje się w małych grupach studentów, co ułatwia wspólną pracę. Pozwala to również uczniowi rozwijać umiejętności analizy i syntezy, a tym samym zastosowanie ich we własnym procesie nauczania i uczenia się. W PBL rolą nauczyciela jest bycie przewodnikiem, co sprawia, że odpowiedzialnym za proces uczenia się staje się uczeń. Nauczyciel przedstawia problemy tak realne, jak to tylko możliwe, a uczniowie muszą je rozwiązać, wyszukując potrzebne informacje przy użyciu różnych środków i pod okiem nauczyciela. Rozwiązaniem podstawionych problemów jest poszukiwane we współpracy. Ponadto w tego rodzaju procesie uczenia się proces rozwiązywania problemów jest równie cenny jak wynik końcowy, podlegający ocenie zarówno przez nauczyciela, jak i samego ucznia. Tradycyjny model nauczania i uczenia się mocno różni się od nauczania opartego na rozwiązywaniu problemów. Niektóre z różnic ukazane zostały w poniższej tabeli. W modelu tradycyjnym zagadnienie i materiały do wykorzystania są zapewniane przez nauczyciela, podczas gdy w PBL nauczyciel przedstawia zagadnienie, a studenci wybierają i tworzą materiał do nauki. Z drugiej strony kolejność czynności do wykonania w procesie uczenia się w modelu tradycyjnym jest określona przez nauczyciela, natomiast w PBL uczeń bierze czynny udział w tworzeniu tej sekwencji. W tradycyjnym modelu praca jest wykonywana poza prezentowaniem materiału. W PBL praca jest wykonywana przed przedstawieniem materiału, którego należy się nauczyć. W tradycyjnym modelu nauczyciel ponosi odpowiedzialność za przebieg procesu nauczania, uczenia się. W PBL uczeń odgrywa aktywną rolę w procesie uczenia się. Tak samo w tradycyjnym modelu nauczyciel jest ekspertem, podczas gdy w PBL jest przewodnikiem. Nauczyciel bierze udział w procesie na równi z uczniami. Jeśli chodzi o ocenę, w tradycyjnym modelu nauczyciel ocenia uczniów, w PBL uczniowie odgrywają wiodącą rolę w tym procesie poprzez samoocenę. PBL ma wiele zalet dla uczniów. Jedną z najważniejszych jest to, że czują się oni bardziej zmotywowani do nauki, ponieważ m.in. widzą praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, a także daje im to możliwość przyswoić przydatne informacje. Umożliwia także rozwój umiejętności związanych z myśleniem twórczym i krytycznym. Będąc strategią uczenia się, która sprzyja samoocenie, pozwala studentowi dokonać własnej oceny jego procesu uczenia się. Innym istotnym aspektem tego typu strategii jest ułatwianie zrozumienia i integracji nabytej wiedzy, a nie tylko przechowywania poznanych treści. Analizując dalej zalety tego narzędzia, integracja nowej wiedzy poprzez zdobywanie znaczących informacji jest łatwiejsza, jeśli przedstawia się rzeczywiste sytuacje. Ten sposób uczenia się jest integralny, ponieważ obejmuje wdrażanie umiejętności i strategii rozwiązywania problemów, które mają wpływ na różne obszary wiedzy. Uczeń musi również rozwinąć umiejętność pracy zespołowej, zarówno pracy w grupie, jak i współpracy, co ma pozytywny wpływ na kompleksowe szkolenie. Podsumowując, fakt, że uczeń musi rozwiązać problem, powoduje wzrost motywacji i poczucia własnej wartości. Nauka oparta na rozwiązywaniu problemów jest wynikiem cyklicznego procesu pracy, która rozpoczyna się od prezentacji problemu uczniom. Następnie identyfikuje się potrzeby edukacyjne i przyswaja informacje. Podsumowując, podniesiony problem został rozwiązany, a w niektórych przypadkach zidentyfikowano nowe problemy, tym samym ponownie rozpoczynając cykl roboczy. Nauczyciel, zanim przedstawi aktywność w klasie za pomocą PBL, musi wykonać kilka czynności.
musi ustalić cele dydaktyczne, które pozwolą objąć osoby poruszone w tym temacie. Uczniowie muszą uzyskać jasne informacje na temat zasad pracy, które muszą być przestrzegane w ramach grupowej pracy w celu rozwiązania problemu. Ważne jest również, aby nauczyciel wyznaczył maksymalny czas na rozwiązanie problemu, którego grupy powinny przestrzegać. Podczas sesji klasowej uczniowie muszą przede wszystkim określić i przeanalizować, jakie są kluczowe aspekty problemu, który nauczyciel podniósł. Po drugie, powinni sformułować hipotezy dotyczące problemu i określić, jakie informacje potrzebują, aby go rozwiązać. Nauczyciel działa jako przewodnik po tym procesie, zapewniając, że cele nauczania są spełnione. Po zakończeniu sesji roboczej studenci powinni ustalić plan nauki na następną sesję. Najpierw należy ustalić, jakie tematy należy studiować, jakie cele powinno obejmować i jakie zadania będą wykonywane w czasie następnej klasowej sesji. Muszą także ustalić, które tematy będą badane indywidualnie, a nad którymi trzeba pracować w grupach. Ponadto należy wskazać funkcje i zadania do wykonania w następnej sesji i określić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują od eksperta, w tym przypadku nauczyciela, do wykonania tej czynności.